Zapalenie zatok, bo o tym chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, to choroba, na którą zapadamy jesienią, zimą albo wiosną. Generalnie wtedy, kiedy jest zimno. Ale należy pamiętać również o tym, że ta choroba dopaść nas może przy nadużywaniu klimatyzacji samochodowej, na przykład w lecie. Jest to choroba, która objawia się najczęściej katarem, spływaniem wydzieliny, bądź przez nos, bądź po tylnej ścianie gardła. Mamy bóle zlokalizowane w okolicy czoła, bądź też pod oczami. I gdy na przykład dana zatoka jest w stanie zapalnym, a mamy różne zatoki, najczęściej są zapalenia zatok czołowych, bądź zatok szczękowych, naciśnięcie takiego miejsca powoduje, iż jest ból miejscowy. Poza tym mamy w czasie zapalenia zatok stany gorączkowe, ale czasami tylko podgorączkowe. Zapalenie zatok pierwotnie najczęściej jest wirusowe, czyli tym pierwszym czynnikiem etiologicznym jest wirus, ale gdy trwa ono powyżej 10 dni, bądź też po 5 dniach nastąpi pogorszenie stanu zdrowia, to wtedy jest to sugestia, iż doszło do nadkażenia bakteryjnego. Ma to duże znaczenie co do doboru terapii, bo w przypadku, kiedy mamy zakażenie wirusowe, oczywiście nie stosujemy antybiotyków. Wtedy medycyna konwencjonalna proponuje nam płukanki ze soli morskiej, inhalacje, krople obkurczające błonę śluzową jamy nosowej oraz stosowanie leków niesteroidowych przeciwzapalnych. A w przypadku, gdy dojdzie do nadkażenia antybiotyków, to stosuje się antybiotyki, choć też nie od razu. Co proponuje nam medycyna naturalna w przypadku zapalenia zatok? I ona jest częściowo zbieżna z tym postępowaniem konwencjonalnym, bo na początku chodzi o inhalacje. Inhalacje są i w tej dziedzinie zalecane. My raczej zalecamy inhalacje z zawartością olejków eterycznych, bo olejki eteryczne miejscowo działają i penetrują do tych wszystkich chorych miejsc, które w czasie zapalenia zatok są dotknięte chorobą. Można też stosować aerozole, które podaje się nawet do ust. Ja osobiście stosuję taki aerozol, który w przypadku jakiegokolwiek problemu z gardłem czy z nosem stosuję i on najczęściej w ciągu kilku godzin rozwiązuje mój problem. Drugim postępowaniem, drugim etapem postępowania jest stosowanie ziół o działaniu rozluźniającym wydzielinę, która zalega w zatokach i w nosie. To rozluźnienie wydzieliny jest o tyle potrzebne, iż ona ma kłopot z usunięciem. Zwłaszcza takie rozluźnienie jest potrzebne u osób starszych, bo osoby starsze są często niedowodnione, mało piją, a w przypadku zapalenia zatok ta wydzielina musi być rozluźniona, nawodniona, aby łatwo ją było usunąć z dróg oddechowych. Można tutaj stosować różnego rodzaju zioła. Ja najczęściej stosuję mieszanki ziołowe pod postacią herbatek, kropli bądź syropów, jeżeli chodzi o dzieci. I one zawierają w swoim składzie korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu, kwiat lub owoc bzu czarnego, ziele tymianku, kwiat lipy bądź też liść mięty. Takie postępowanie daje nam możliwość także łączenia nawet z antybiotykoterapią, bo jeszcze raz powtarzam, zioła mogą być łączone z antybiotykami. Nie trzeba tego rozdzielać, nawet wręcz powinny być łączone z antybiotykami. A może jak się nie stosuje, to tej antybiotykoterapii w ogóle nie będziemy musieli stosować. Zapalenie zatok, jeżeli często nawraca, może skłonić nas do tego, aby pomyśleć, czy aby nasza odporność jest na odpowiednim poziomie. Bo jeżeli mamy katar albo przeziębienie i ono się kończy, czyli poziom infekcji jest bardzo zewnętrzny, to sugeruje, iż nasza odporność jest silna, daje sobie radę z tym zakażeniem. Jeżeli ona w głąb wchodzi, czyli na przykład wikła się zapaleniem oskrzeli, bądź jak tutaj zapaleniem zatok, to świadczy o tym, iż ta nasza odporność nie jest na odpowiednim poziomie i może warto byłoby o nią zadbać. I tutaj odsyłam Państwa szczególnie do produktów pszczelich, czyli miód, nawet w postaci roztworu, propolis, pyłek pszczeli, ale ten w postaci mikronizatu, a także do kwiatu jeżówki. Nie będę się nad tym tematem specjalnie dużo rozwodził, dlatego że na temat odporności powstał osobny program Ziół dla Zdrowia do oglądnięcia, którego Państwa zachęcam.
Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.